Chciałbym dzisiejsze moje wystąpienie dzisiaj oprzeć o Księgę Rut. Znaną, krótką księgę, składającą się jedynie z czterech rozdziałów. Gdybyśmy chcieli ją w jakiś sposób streścić, to to streszczenie mogłoby wyglądać następująco, że pewna rodzina Postanowiła wyjechać z miejsca, gdzie dotychczas mieszkali, pojechać do nowego kraju, gdzie osiedlili się, gdzie ich losy potoczyły się w ten sposób, że trzech mężczyzn, którzy tworzyli tą rodzinę, po prostu umarło, jedna, jedna kobieta została tam, gdzie, gdzie się urodziła. Dwie natomiast postanowiły wrócić do kraju, z którego, z którego ta pierwsza wyruszyła w te podróż w nieznane. Ta, to jej życie nie toczyło się zbyt obiecująco, natomiast skoro wróciły, młodsza wzięła odpowiedzialność i, i poszła pracować, żeby utrzymać rodzinę. Poznała szefa, szefa, który, który zatroszczył się o nią, i ten szef zakochał się w niej i jej życie, które było tragiczne, które nie miało nadziei, nie miało przyszłości, zmieniło się diametralnie, i, i radość i zabezpieczenie było dla, dla tej. Młodej osoby, jak również dla jej dotychczasowej teściowej. To takie ramowe, ramowe streszczenie tego, o czym czytamy w Księdze Ród. Historia, która mogłaby wydarzyć się również w, naszym, w naszych okolicznościach, która pewnie niejednokrotnie w ten sposób się toczyła. Ale skoro ta prosta historia znajduje się na kartach Pisma Świętego, to wydaje się, że. Bóg chciał, żeby ta prosta historia w jakiś sposób do nas, do nas przemawiała. I no do tego kazania w jakiś sposób zacząłem się już dwa lata temu przygotowywać, natomiast z różnych względów zostawiłem, zostawiłem to, to rozważenie i no całkiem niedawno znowu wróciłem. Wróciłem do tej księgi, bo wydaje mi się, że, że to ważna księga, mimo, mimo to, że krótka. I pozwólcie, że może nie będziemy czytać jakichś długich fragmentów z tej, z tej księgi, bo ogólnie myślę, że, że jest nam wszystkim bardzo dobrze znana. Jeżeli jest ktoś tutaj, kto, kto słabo pamięta jej treść, to myślę, że dzisiaj po południu będzie jeszcze sporo czasu, żeby te cztery niezbyt długie rozdziały w mojej Biblii to są raptem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć stron, żeby, żeby przeczytać. Chciałbym skupić się na pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie, gdzie czytamy takie słowa: W, tych cza w czasach, gdy rządzili sędziowie, Nastał w kraju głód, wówczas z Betlejem w Judzie wyszedł pewien człowiek wraz z żoną i dwoma synami, aby jako cudzoziemiec zatrzymać się na polach Moabu. Bardzo krótki i lakoniczny, właściwie tak relacjonuje w sposób taki uporządkowany to, co, to, co wydarzyło się w tamtym czasie, kiedy... Rządzili sędziowie, ale jeżeli zastanowimy się nad tym miejscem, z którego wyruszyli, to czytamy, że to było Betlejem. Kiedy zastanowimy się nad znaczeniem słowa Betlejem, to dowiadujemy się, że to był dom chleba. Już tutaj zaczyna się pewien dysonans. Bo z tego Betlejem, który jest domem chleba, wychodzi człowiek, bo nastąpił głód w tamtym miejscu. Jak to możliwe, żeby w miejscu, gdzie tego chleba powinno być pod dostatkiem, gdzie powinien być na wyciągnięcie ręki, zaczyna panować głód? Dość często w Piśmie Świętym, kiedy czytamy historię Starego, Starego Testamentu, możemy zauważyć, że kłód, niedostatek był środkiem wychowawczym, który stosował Bóg, żeby w jakiś sposób otworzyć oczy. I zmienić sposób postępowania swojego ludu. Żeby może daleko nie szukać, kiedy kończy się 70-letnia niewola babilońska, kiedy Izraelici mają możliwość wyjść z Babilonu i wrócić do Jerozolimy, to dostają polecenie od samego króla perskiego, że mogą wrócić, ale warunkiem tego powrotu jest odbudowa świątyni. Bo dostał ten król takie przekonanie, że do tego powołał go Bóg i ci ludzie, którzy są teraz w Babilonie, mają wrócić, żeby prawdziwemu Bogu odbudować przybytek, żeby mu od, oddawać cześć właśnie w świątyni. I wiemy z historii, chociażby czytając księgę Ageusza proroka, że ci ludzie. Zajęli się wszystkim, urządzili swoje ogrody, urządzili swoje domy. Było wszystko pod dostatkiem początkowo. Natomiast zapomnieli o celu, dla którego powrócili do, do Jerozolimy, do, do Izraela. Zapomnieli o tym, że mieli odbudowywać świątynię i w jaki sposób Bóg zareagował, właśnie zesłał na nich niedostatek, zesłał na nich konieczność. Radzenia sobie z różnymi trudnościami, po to, żeby ci ludzie zaczęli zastanawiać się, dlaczego cierpią niedostatek, dlaczego coś dzieje się w zupełnie inny sposób niż sobie zaplanowali. No i właśnie w tym momencie zostaje posłany prorok Ageusz i przypomina im, że zostali wysłani tutaj po to żeby odbudowywać świątynię, żeby odbudowywać prawdziwą religijność, a zapomnieli o tym i dlatego doświadczają głodu. Jeżeli chodzi o księgę ród, to nie mamy pewności, co było przyczyną tego głodu. Biblia tutaj w tym, w tej księdze nie sprawozdaje, ale myślę, że warto wziąć cały kontekst Pisma Świętego. I no dość do wniosku, że skoro panował głód, to nie działo się tam najlepiej. Z Księgi Sędziów dowiadujemy się, że każdy sobie żył jak chciał i robił, co uznał, ale nie wiem, czy to był wystarczający powód, żeby Bóg zesłał na nich głód. W każdym razie rodzina doświadczona głodem, postanawia, postanawia wyjechać. I jaki kierunek obierają? To jest znowu myślę, że dość istotna, istotna informacja, bo udają się do Moabu. Czy to był najlepszy kierunek, żeby wyjechać? Wiemy, że naród Moabitów pojawił się na okoliczność kazirodczej relacji Lota ze swoją córką. Istotą ich wierzenia. Było oddawanie czci Kemoszowi poprzez składanie ofiar z dzieci i rytualną prostytucję. I myślę, że te informacje dają nam pewnego rodzaju wskazówki, że kierunek, żeby wyjechać z Betlejem do Omoabu, to nie był najlepszy kierunek, jaki mogli ci ludzie wybrać. Ja nie wiem, czy był jakiś kierunek, który mogli obrać, żeby wyjechać. Ale w tej chwili nie jestem w stanie wymyślić, gdzie mogłoby być Izraelicie lepiej niż w Betlejem. Możemy się zastanawiać nad tym, czy lepiej głodować w obecności Boga, czy jeść chleb na polach Moabu. Mamy tutaj człowieka Elimeleka, którego imię znaczy Bóg jest moim królem, i jego żonę Noemi, której Imię tłumaczy się jako moja miła, czyli mamy takie fajne małżeństwo, które Boga ma w swojej, w, swoim, w swojej rodzinie, które wie, w jaki sposób oddawać cześć prawdziwemu Bogu, ale wybiera kierunek, który jest wątpliwy. Kiedy my się teraz zastanawiamy nad ewentualnymi kierunkami przeprowadzki, czy to za granicę, czy do jakiegoś innego miasta w Polsce. To, to to nie jest nacechowane w ten sposób, jak w tamtym czasie. Tutaj no, w każdym miejscu są jakieś problemy, w każdym miejscu mówimy, że chleb ma dwie skórki, wszędzie są te same problemy, może finansowo inaczej się to rozkłada, natomiast każdy boryka się z podobnymi rzeczami. I kiedy my podejmujemy decyzję, żeby się gdzieś wyprowadzić, no to to nie wiąże się z takimi rozterkami. Natomiast tutaj, w tym przypadku, e, przeprowadzka do Moabu wydaje się wątpliwa. Jej konsekwencje były, były smutne, e, bowiem e, no właściwie z całej tej rodziny zostają trzy wdowy. Najpierw umiera ojciec, później jeden syn, kolejny syn i, i właściwie zostają trzy kobiety, które jak wiemy w tamtym czasie nie, nie miały żadnego wielkiego statusu, nie mogły stanowić o sobie. Nie było opieki socjalnej, nie było innych zapomóg, żeby, żeby mogły się utrzymać, więc. O ile dopisywało im zdrowie, to mogły w jakiś sposób funkcjonować, natomiast no, przyszłość przed nimi nie rysowała się zbyt, zbyt obiecująca. Ale zastanawiając się jeszcze nad tym Moabem, i jak to odnieść do, 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 do współczesności, do tego naszego życia, to ten Moab z biblijnej perspektywy wydaje się być odpowiednikiem kompromisu. Bo kiedy przypomnimy sobie Bożą ofertę ratunku dla Lota, który został wyciągnięty przez aniołów z Sodomy i Gomory, niejako siłą. Ale jednak dostaje polecenie, żeby, żeby pójść w góry. A jaki kierunek Lot obiera? Wybiera miasto pobliskie, które znajdowało się w dolinie, bo uznał, że w te góry nie zdąży, nie zdąży wyjść. No i tutaj udało się lotowi wypracować jakiś kompromis, jakieś porozumienie z tymi aniołami. No ale widzimy, że, że ten kompromis spowodował tylko pojawienie się narodu, który, który nie, nie charakteryzował się zaufaniem do Pana Boga, wiernością jemu. Był to naród, który wyznawał zupełnie inne zasady, niż to Bogu się mogło podobać. Tak więc, kiedy zastanawiamy się nad tym Moabem to wydaje mi się, że to jest jakiegoś rodzaju kompromis i powinniśmy się zastanowić nad tym w jakich momentach naszego życia, w jakich aspektach naszego życia idziemy na kompromis. Gdzie ten kompromis się pojawia? Czy warto, żeby ten kompromis w naszym życiu miał miejsce? Gdzie uciekasz, kiedy nie podoba ci się to, co dzieje się w twojej rodzinie? Gdzie uciekasz, kiedy nie podoba ci to, co dzieje się w Twoim zborze, w naszym zborze, gdzie uciekasz, gdzie, kiedy nie podoba Ci się, co dzieje się w Kościele. i Można by tak mnożyć i dawać jeszcze wiele przykładów. Moab to kompromis. Zastanówmy się, w jakich momentach i w których miejscach. Na ten kompromis idziemy. W przypadku tej rodziny, pójście do Moabu spowodowało śmierć żywicieli, śmierć osób bliskich i doprowadziło do bardzo smutnego stanu. Kolejny fragment z, tej, z tego pierwszego rozdziału, 16 do 21. Lecz Ród opowiedziała: nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd, ko, dokąd pójdziesz Ty, pójdę i ja, gdzie Ty osiądziesz, i ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz, tam i ja umrę, i tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć oddzieli mnie od Ciebie. Gdy Noemi zobaczyła, że ród tak obstaje przy tym, aby iść razem z nią, przestała ją przekonywać. Ruszyły obie i dotarły do Betlejem. A gdy przybyły do Betlejem, z ich powodu poruszyło się całe miasto. Może do dziewiętnaście. No i dotychczas powiedzieliśmy sporo takich smutnych rzeczy. Natomiast tutaj czytamy taką deklarację, którą byśmy chcieli słyszeć od innych ludzi: że to, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób wyznajemy, się tak podoba, tak chwyta za serce, że cokolwiek by się działo, podążą za nami i będą chcieli, chcieli żyć w naszej obecności, nasz Bóg będzie ich Bogiem i dokądkolwiek pójdą, pójdziemy, to, to, to ci ludzie pójdą za nami. To, to, to jest coś, co, co chcielibyśmy, żeby miało miejsce. Natomiast ja się zastanawiam, co musiało się dziać w tej rodzinie, w jaki sposób ona musiała funkcjonować, że ród podejmuje taką, taką takie wyzwanie, obejmuje Bierze taki kierunek. Widzimy, że Orpa ucałowała swoją teściową i poszła swoją drogą, wróciła do swojej rodziny. Natomiast Ruth deklaruje, że, że nigdzie indziej tylko z teściową chce, chce iść dalej przez życie i chce w, pójść do narodu, którego w ogóle nie zna. Y Naprawdę nie wiem, co tam się musiało dziać, ale myślę, że sposób funkcjonowania tej rodziny. Być może ta rodzinna religijność, która, mimo że w obcym i niesprzyjającym miejscu, to miała miejsce. Może sposób odbywania żałoby, no bo trzech mężczyzn umarło. Jeden po drugim, może to spowodowało, że ród zaczęła się zastanawiać, że ci ludzie mają jakieś konkretne zasady, które, które warto, warto mieć na co dzień w swoim życiu i dlatego podejmuje taką decyzję. Wydaje mi się, że to przylgnięcie ród do Noemi, to symbol przylgnięcia człowieka, człowieka do Boga. I tutaj Decyzja, jaką podjęła Ród, podoba nam się, natomiast ta decyzja była taką decyzją na 100%. Bo nie dało się być częściowo w tym Moabie i nie dało być się częściowo w Izraelu. Ona musiała podjąć taką decyzję, że jeżeli podąża za Noemi, to lud Izraela, miejsce, w którym Noemi wcześniej żyła, będzie jej miejscem do życia. To będą zupełnie obcy ludzie. To będą ludzie, którzy, którzy może będą z dystansem do niej podchodzić, bo przecież jej nie znają, a Moabici też nie cieszyli się w Izraelu dobrą opinią. Także zawsze mogła być osobą, która będzie stygmatyzowana, która w jakiś sposób nie znajdzie swojego miejsca w tym otoczeniu. Mimo tego Ród decyduje się na to rozwiązanie i Myślę, że też dla nas jest jakąś wskazówką, że jeżeli decydujemy się na podążanie za Panem Bogiem, to to powinna być decyzja na 100%. Wydaje się, że można czytać trochę Biblię, można czytać różne rzeczy, można chodzić trochę do kościoła, trochę do Niego nie chodzić, można tworzyć trochę relacje z Panem Bogiem, ale czy to, czy to ma sens? Czy to się sprawdza? Czy to przynosi jakiekolwiek korzyści. Także chciałem tutaj w tym miejscu dać Wam do zastanowienia, czy, czy to Wasze życie, czy to moje życie z Panem Bogiem, to jest rzeczywiście takie życie, życie na 100%. Decyzja Noemi, by wrócić do Izraela, jest wyrazem jej zaufania do Boga, wyrazem nadziei, że wszystko może się zmienić. Mimo tego, że była osobą, która była zgorzkniała, która była rozczarowaniem, ży rozczarowana życiem, o tym czytamy w wersecie 20, później 21, to co wydarzyło się w jej życiu, bardzo się jej nie podobało. Jeżeli mielibyśmy ją postawić jako wzór, to na pewno nie wzór osoby, która no, ewangelizuje i zachęca do kontaktu w jakiś duży sposób. To, to była osoba, która nie wiem jakim cudem, ale pociągnęła ród i, i, i sprawiła, że, że ona za nią, za nią podążyła do Izraela, i lud Noemi stał się ludem, ludem ród. Kolejny fragment, yy, drugi rozdział, trzeci werset. <coughs> I Rut poszła, weszła na czyjeś pole i zbierała kłosy z żeńcami. Wkrótce okazało się, że pole, na którym zbierała kłosy, należało do Boaza z rodziny Elimeleka. Yy, widzimy, że Rut, skoro przyjeżdża do obcego kraju, jest tą młodszą osobą, która ma więcej siły, Podejmuje się utrzymania rodziny i trafia na czyjeś pole. Okazuje się, że to pole Boaza, który należał do, do, do rodziny jej teścia. Taki bardzo, takie bardzo lakoniczne, też sprawozdanie. No i moglibyśmy, moglibyśmy go tak przyjąć. No, wydarzyło się, trafiła na to pole. Ale wydaje mi się, że w Piśmie Świętym i w życiu chrześcijańskim, chrześcijanina nie ma przypadków. Coś dzieje się po coś, coś dzieje się z jakiejś przyczyny, po to, żebyśmy albo wyciągnęli jakiś wniosek, albo żebyśmy zmienili swój sposób postępowania, i wydaje mi się, że tutaj też nie było miejsca na przypadek. To było zaplanowane przez Pana Boga, to, że ród trafiła właśnie na pole tego człowieka. Kolejny fragment, na który chciałbym zwrócić uwagę, drugi rozdział 8 po 10. Boas podszedł do ród. Posłuchaj, moja córko, nie idź już na inne pole, nie odchodź stąd. Trzymaj się moich służących, przyjrzyj się, gdzie żną moi słudzy i chodź za moimi dziewczynami. Sługą rozkażę, aby cię nie nagabywali. Gdy poczujesz pragnienie, podejdź do Dzbanów i pij. Co piją moi słudzy? Wtedy Ród upadła na twarz, pokłoniła się Boazowi aż do ziemi i powiedzia, powiedziała: Co sprawiło, że znalazłam łaskę w Twoich oczach i że w ogóle zwracasz na mnie uwagę? Przecież jestem cudzoziemką. I to pytanie, które zadaje w tym miejscu Ród, no jest bardzo ważne. Jest, jest niezwykle istotne, bo, bo skąd to się wzięło? Że, że Boaz w taki sposób postępuje. Skąd to się wzięło, że, że Boaz przestrzega przykazań? Bo przecież, jeżeli zaczęlibyśmy, zestawilibyśmy drugi rozdział i pierwszy rozdział, to w pierwszym rozdziale widzimy, że rodzina wyjeżdża, bo jest głód, a w drugim rozdziale widzimy, że ludzie zbierają z pola, a przecież mogą mieć jeszcze i na pewno mają żywo w pamięci, że całkiem niedawno był niedostatek, natomiast teraz, kiedy, kiedy znowu pole obrodziło, czy to nie byłaby pokusa dla tych ludzi, żeby zbierać wszystkie kłosy dokładnie, żeby ani jeden nie został. Natomiast tutaj Boaz wykazuje się wielką szczodrością, wielką otwartością, dla, dla osoby, która jest jeszcze cudzoziemką. Skąd wzięło się to w życiu tego człowieka? I z pomocą w jakiś sposób może nam przyjść czwarty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Salmon był ojcem Boaza, a Boaz ojcem Obeda. Kiedy byśmy dołożyli jeszcze do tego Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział, piąty werset, to tam również czytamy, że Salmon był ojcem Boaza. A wiecie kto był matką Boaza? Była Rahab. Rachab z Jericha, Rahab, która przeżyła coś niewiarygodnego w swoim życiu. Rahab, która doświadczyła wielkiej mocy Bożej, obserwując w jaki sposób Bóg prowadził naród izraelski przez pustynię, w jaki sposób prowadził ich przez 40 lat na pustyni, w jaki sposób ich wprowadził do ziemi obiecanej, w jaki sposób uratował te osoby. Skoro Rahab była matką Boaza, to myślę, że w 100% zatroszczyła się o to, żeby opowiedzieć swojemu synowi, że Bóg w taki sposób ją prowadził i w taki sposób ją uratował. I kiedyś też była obcą w tym narodzie, która nie miała żadnych praw, która miała no, musiała zaczynać swoje życie od podstaw od nowa. I myślę, że wychowanie, które wyniósł Boaz ze swojego rodzinnego domu, spowodował, że, że w taki sposób prowadził swoje życie. Że zaufał w stu Panu Bogu i skoro było napisane, że należy się troszczyć o sieroty, wdowy i dawać im zbierać te kłosy, to mimo tego, że miał zasoby do tego, żeby pozbierać dokładnie każde źdźbło, żeby nic nie zostało, bo miał w pamięci, że kiedyś był głód i lepiej byłoby się zabezpieczyć, to ten człowiek postępuje według woli Bożej i, i, kieruje, się, i kieruje się tą odpowiedzialnością, która została na niego położona i dzięki temu ród może, może zbierać, zbierać te kłosy. No ale co to ma dla nas? Nad czym my możemy się zastanowić w tym kontekście? Kogo możemy wziąć w obronę? Dla kogo możemy być takim boazem współcześnie? Komu możemy pomóc? Myślę, że, że tutaj też jest w jakiś sposób pole do popisu i do zastanowienia się, komu możemy pomóc, kto potrzebuje naszej pomocy i w jaki sposób to zrobić. Kolejny fragment, drugi rozdział 15 do 18. A gdy zabrała się do dalszej pracy, Boaz nakazał sługom niech zbiera też między snopami nie odpędzajcie jej, nie żałujcie jej kłosów, wyciągajcie je ze snopków i pozostawiajcie za sobą niech zbiera, nie mówcie jej złego słowa. Ród zbierała kłosy na polu aż do wieczora, następnie wymuciła to, co zebrała, a było tego około Efy jęczmienia, czyli czterdzieści litrów. Zarzuciła sobie ziarno na plecy i ruszyła do miasta. Pokazała Teściowej, co zebrała. Dalej dała jej też to, co odłożyła sobie na później w czasie posiłku. Niech zbiera między snopami. Wyciągajcie jej ze snopków i pozostawiajcie za sobą. Nie mówcie złego słowa. Jeżeli popatrzymy w taki bardziej symboliczny sposób na ten rozdział, to. Jeżeli przyrównamy zbieranie kłosów do czytania Biblii, czytania Pisma Świętego, to czy to nie jest jakiś sposób na rozwinięcie relacji z Panem Bogiem? Kłos do kłosa, werset do wersetu. Kłos do kłosa, werset do wersetu. Nie żałujcie jej kłosów, wyciągajcie ze snopków. Być może tutaj w, tych, w taki zawoalowany sposób jest zapisany jakiś przepis na dobrą i skuteczną ewangelizację. W jaki sposób czynić uczniami innych ludzi, którzy również potrzebują poznać Jezusa Chrystusa. Kłos do kłosa, werset do wersetu. Ród zbiera, ród poznaje. Ród ma możliwość zobaczenia, jak ci ludzie funkcjonują, w jaki sposób się odnoszą do siebie. Ród młci, czyli wyciąga wnioski. Ród ma możliwość zastanowienia się kłos do kłosa, werset do wersetu. Myślę, że powinniśmy się nad tym zastanowić, w jaki sposób właśnie, właśnie podchodzić do innych ludzi, którzy, którzy potrzebują również poznać Jezusa Chrystusa. Trzeci rozdział. Trzeci rozdział to ten, który zawsze w jakiś sposób sprawiał mi trudność. Yy, powodował, że zaczynałem się zastanawiać, no, dlaczego Panie Boże prowadzisz tę historię w taki sposób. Yy, trzeci rozdział 2-4. Czytamy tu takie słowa. Przyszedł mi na myśl Boaz, to mówi Noemi, z którego, z którego służącymi pracowałaś. Jest on naszym krewnym. Właśnie dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmiń na klepisku. Umyj się, namaść się, przywdziej lepsze szaty i udaj się tam na klepisko. Nie daj mu się jednak poznać, dopóki nie naje się i nie napije. Koniecznie zwróć uwagę, gdzie się ułożył na spoczynek. Gdy zaśnie, podejdź, odkryj nieco jego nogi i też ułóż się do snu. Potem już on ci powie, co masz robić. I moglibyśmy zawołać, „No Noemi, co ty robisz? No Noemi, co ty radzisz? Radzisz swojej synowej. W jakim kierunku ją pchasz? Prawda? To są pierwsze myśli, jakie, jakie mogą się w głowie człowieka pojawić. Ale myślę, że skoro pojawiła się ta historia na kartach Pisma Świętego, to powinniśmy się też i nad tym fragmentem Zastanowić w jakiś sposób, i pierwszy wniosek, jaki rodzi się w mojej głowie, to to, że powinniśmy uważnie zastanawiać się nad tym, kto nam radzi i co nam radzi. Jakim jest człowiekiem, jakie prowadzi życie, czy warto mu zaufać i czy warto skorzystać z jego rad. To jest pierwszy wniosek, jaki, jaki, jaki pojawia się w mojej głowie, kiedy myślę, myślę o tym fragmencie. Natomiast drugi wniosek, myślę, że nie mniej ważny, to taki, że to Ty decydujesz, jak zachowasz się w tych niedwuznacznych sytuacjach. To Ty decydujesz, w jaki sposób poprowadzisz swoje życie. Czasami w naszych rozmowach w szkole sobotniej pojawiają się takie myśli, że no, w tych różnych momentach cieszymy się, że bracia i siostry ze zboru nas gdzieś tam nie widzieli. I myślę, że to jest właśnie coś z tego typu, że, że tutaj ta relacja została tylko i wyłącznie między Boazem i Rut. I oni wiedzieli i my na podstawie Pisma Świętego też wiemy, że mimo, że wszystko by wskazywało na cokolwiek innego ale oni zdecydowali, że będą wierni Bogu i nie skorzystają z tej okazji. Trzeci rozdział, dziewiąty werset to kolejny fragment, na którym chciałem się chwilę zastanowić. Kim ty jesteś? zapytał. Jestem ród, twoja służąca, odpowiedziała. Rozciągnij płaszcz nad swą służącą, proszę, bo jesteś dla mnie wykupicielem. I właśnie chciałem zwrócić uwagę na ten płaszcz. Płaszcz, który w tamtym momencie miał zapewnić ciepło, ale jeżeli popatrzymy tak szerzej z perspektywy Pisma Świętego, to płaszcz Boża Szata Sprawiedliwości jest tym, czego potrzebujemy, czego potrzebuje każdy człowiek. I pierwszy przykład, jaki może przyjść nam do głowy na okoliczność tego, tej brudnej szaty, to Zachariasz trzeci rozdział. Pamiętacie tam o Jozuem, który stał przed Panem Bogiem w świątyni, i jego szata była cała zakrwawiona, nie było tam nic czystego, i przychodzi Anioł posłany przez Boga, który zdejmuje tę brudną szatę i daje Jozuemu nową, czystą szatę. Która, która zapewnia mu sprawiedliwość i, i daje możliwość dalszego stania przed Panem Bogiem. Natomiast chciałbym skorzystać z takiej ilustracji, która też jest za, zapisana w naszym Piśmie Świętym, w księdze Jeremiasza w 16 rozdziale. Nie Jeremiasza, w Ezechiela w pierwszym rozdziale. W 16 rozdziale. Ezechiel 16, rozdział, wersety od 1 do 8. Tutaj jest opis stanu Jerozolimy, taki dość poetycki opis, ale myślę, że, że warto sobie go przypomnieć, żeby jeszcze tak lepiej no, zobaczyć, jak Bóg działa w życiu człowieka, kiedy daje mu tę swoją czystą szatę. I te słowa są zapisane w XVI rozdziale Księgi Ezechiela od 1 do 8. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Synu człowieczy, zaznają Jerozolimę z jej obrzydliwościami. Powiedz jej, tak mówi wszechmocny Pan do Jerozolimy. Twoje pochodzenie i twoje narodziny łączą się z ziemią kananejską. Twoim ojcem był Amoryta, a twoją matką Chetytka. A z Twoimi narodzinami było natomiast tak. W dniu, gdy się urodziłaś, nie, przyję... nie przecięto Twoje pępowiny i nie obmyto Cię w wodzie, aby Cię oczyścić. Nie natarto cię... cię solą, ani nie owinięto w pieluszki. Niczyje oko nie drgnęło z litości, aby uczynić Ci jedną z tych rzeczy i zachować Cię przy życiu. Przeciwnie, w dniu Twego narodzenia w... z obrzydzeniem porzucono Cię na otwartym polu. A gdy przechodziłem obok ciebie i zobaczyłem Cię walającą się we krwi, powiedziałem do Ciebie zakrwawionej, Żyj. Tak, powiedziałem do Ciebie zakrwawionej, Żyj. Zapewniłem Ci wzrost, jak trawie na łące, i urosłaś, doszłaś do pełnej urody, Twe piersi zjędrniały, włosy wybujały, lecz wciąż byłaś naga i goła. Znów przechodziłem obok Ciebie, zauważyłem, że nastał Twój czas, przyszła pora na miłość. Rozciągnąłem nad Tobą mą szatę i okryłem Twe nagie łono. Złożyłem Ci przysięgę i zawarłem przymierze z Tobą, Oświadczy, oświadcza Wszechmocny Pan. I stałaś się moją. Potem obmyłem Cię w wodzie, spłukałem z Ciebie Twą krew i namaściłem olejkiem. Odziałem cię we wzorzystą szatę, obułem w miękkie, skórzane sandałki, owinąłem bisiorem i okryłem kosztowną szatą. W taki sposób Bóg opisuje, w jaki sposób zatroszczył się o Izraela, w jaki sposób zatroszczył się o Jerozolimę, jaki był jej stan początkowy, a jaki jest stan, kiedy Bóg bierze. Sprawy w swoje ręce, w jaki sposób może zmienić się życie tej, tej osoby, tego miejsca, tego narodu. No i wreszcie czwarty rozdział. Powoli zmierzamy do końca, tutaj wersety pierwszy i drugi, i czwarty do szóstego. Tymczasem Boaz udał się do bramy miejskiej i w niej zatrzymał. Wkrótce zauważył przechodzącego tamtędy wykupiciela. Tego, o którym wspomniał, zawołał do niego: Zejdźmy na bok, proszę, usiądź przy mnie, kuzynie. Ten zszedł na bok i zajął przy nim miejsce. Wtedy Boaz zebrał dziesięciu spośród starszych miasta i poprosił: Usiądźcie, ci usiedli. Czwarty do szóstego postanowiłem powiadomić cię o tym, czy chciałbyś w obecności tych, którzy tu siedzą, przed obliczem starszych naszego miasta wykupić to pole? Jeśli tak, to je wykup, a jeśli nie, to powiedz to proszę. Chciałbym znać Twe zamiary, poza Tobą bowiem nie ma bliższego wykupiciela, a ja jestem zaraz po Tobie. Wykupię je, zdecydował kuzyn. Dobrze, podjął Boaz. Wiedz jednak, że w dniu nabycia praw własności od Noemi i od Moabitki Rut, wdowy po zmarłym, będziesz zobowiązany zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Wykupiciel zmienił wówczas zdanie. Skoro tak, powiedział... To nie mogę wykupić tego pola. Pogmatwałoby to sprawy mojego dziedzictwa. Jeśli chcesz, podejmij mo moje prawo wykupu. Ja niestety muszę się go zrzec. Wykupiciel, odkupiciel. Wydaje mi się, że w tej historii Boaz jest typem Jezusa Chrystusa. Boaz podejmuje decyzję, żeby wykupić ród i jej teściową. I nie waha spełnić się wymagań prawa i nie waha się wziąć obowiązków wykupiciela na siebie. Dla mnie kuzyn w tej historii może być przykładem szatana. Kiedy trzeba coś zrobić dla drugiego człowieka, to nie chce gmatwać sobie swoich spraw spadkowych, to może się dla niego źle skończyć i, i nie podejmuje się odpowiedzialności za człowieka. Dziesięciu świadków. Kiedy przypomnimy sobie, w jaki sposób były prowadzone sądy w Izraelu, to wiemy, że sąd mógł wydać wyrok na podstawie sprawozdania ilu świadków. Dwóch lub trzech, prawda? To było wystarczające. Natomiast tutaj pojawia się dziesięciu. Boaz zatroszczył się o to, żeby nie było żadnej wątpliwości. Co do deklaracji kuzyna, czy podejmie się wykupu, czy się nie podejmie, chciał mieć jak najwięcej świadków, mimo że wystarczyłoby dwóch lub trzech, decyduje się na dziesięciu. A kiedy myślimy o dziesięciu świadkach, to myślę, że łatwo możemy tę liczbę pokojarzyć z inną dziesiątką w Piśmie Świętym. Myślę, że tutaj symbolicznie możemy czytać o Dziesięciu Bożych Przykazaniach. Prawo Boże jest potrzebne. Prawo Boże wskazuje nam obszary, jakie wymagają poprawy. Przykazania pokazują nam, że potrzebujemy Odkupiciela. I myślę, że tutaj e, tych dziesięciu świadków właśnie wskazuje na dziesięć Bożych Przykazań, które wskazują nam, że potrzebujemy Jezusa Chrystusa, który może odkupić nas od grzechu. Kolejny fragment z tego czwartego rozdziału, siódmy i ósmy. A wcześniej panował w Izraelu taki zwyczaj, że przy wykupie lub przy zamianie, jeśli chciało się zatwierdzić rozstrzygnięcie jakiejś sprawy, zdejmowało się sandał i przekazywało go drugiej stronie. Tak właśnie miała się rzecz z, po, z poświadczeniem w Izraelu. Stąd, gdy wykupiciel oświadczył Boazowi, że zgadza się, by on wykupił pole, zdjął i przekazał mu swój sandał. Dzisiaj mamy postanowienie o dziale spadku załatwiane przez sąd, albo przy, przez notariusza mamy poświadczenie dziedziczenia. Tak to u nas funkcjonuje. Natomiast w tamtym czasie funkcjonowała wymiana sandałów. I to można potraktować jako ciekawostkę. Natomiast wydaje mi się, że warto to zestawić z zachowaniem Jana Chrzciciela, kiedy Jezus przychodzi, żeby wypełnił się czas, wypełnił się, wypełnił się obowiązki. Kiedy Jan Chrzciciel deklaruje, że nie jest godzien rozwiązać ani że rzemyka usandałą Jezusa Chrystusa. Pamiętacie ten fragment. Wydaje mi się, że w powiązaniu z tym. Jan deklaruje daleko idącą wiedzę, natomiast na, na, na temat misji Jezusa Chrystusa, tego, że ta ziemia realnie należy, należy do Boga i nie godziło się Jezusowi odwiązać nawet rzemyka od sandała. Bo Jezus, stąpając po tej ziemi, wykazywał swoje prawo własności do tego miejsca. Na jedną rzecz jeszcze Księga Rut wskazuje i daje nam wgląd w prawo lewiratu, w prawo, które dzieliło, raczej przyczyniło się do tego, że Jezus musiał Saduceuszom tłumaczyć którą żoną, czy, czyją żoną, którego brata będzie, będzie ta, ta, ta kobieta, której po kolei mężowie umierali. I tutaj Księga Rut nam to w jakiś sposób wyjaśnia. To było trudne prawo, które w naszym obecnym funkcjonowaniu w ogóle jakoś nie mieści się i jest trudne do zaakceptowania. Myślę, że w tamtym czasie również nie było łatwe, żeby, żeby podjąć takie kroki. Natomiast jeżeli popatrzymy na plan zbawienia, ciągłość planu zbawienia. To ciągłość tej linii rodowej, która była potrzebna, no, była niezbędna, żeby to prawo Lewiratu tutaj się wypełniło, bo przecież ród jest babką króla Dawida, króla, z którego rodu później pojawił się Jezus Chrystus. Tak więc tutaj mimo że to prawo mogło i może być trudne do zaakceptowania, było takim Bożym bezpiecznikiem żeby ten plan, który został przygotowany przed założeniem świata, mógł zostać zrealizowany w 100%. Życzenia, które Ród po tej uroczystości otrzymała, również są znamienne. Tutaj jedenasty i dwunasty werset. I, I szybkimi krokami zmierzamy do końca. A lud i starsi zgromadzili się w bramie, potwierdzili: Tak, jesteśmy świadkami. Ponadto, niech Pan sprawi, aby ta kobieta, która wychodzi do Twojego domu, była jak Rachela i Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabieraj znaczenia we fracie i niech rośnie twa sława w Betlejem. Niech dzięki potomstwu, które ci da Pan z tej dziewczyny, twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie. Widzimy tutaj, że tych dziesięciu świadków daje takie znamienne życzenia dla ród. Ród Moabitka, ród Poganka z innego narodu, ma być jak Rachela i Lea takie matki narodu izraelskiego i drugi symbol Tamar również była osobą która wykazała się wielką nie Nieustępliwością w realizacji celu, pomimo wieloletnich przeciwności. Jeżeli nie pamiętacie, co zrobiła Tamar, to dzisiaj też po południu możecie, mo możecie poświęcić czas, żeby, żeby sobie przypomnieć jej historię. Czyli osoba, która była zupełnie obca w tym narodzie, dostała życzenia, żeby była niejako przyczyną, dalszą podwaliną rozwoju narodu izraelskiego i żeby była nieustępliwa w realizacji tego planu. I w podsumowaniu chciałbym skupić się na ostatnich wersetach każdego z rozdziału, bo myślę, że tutaj też pewne wskazówki się znajdują. Wers rozdział pierwszy, werset dwudziesty drugi i drugi, rozdział, werset dwudziesty trzeci. Tak to Noemi powróciła z Moabu, a wraz z nią jej synowa ród, Moabitka. Przybyły one do Betlejem na początku żniw jęczmienia, w połowie marca. 223. Tak więc ród trzymała się służących Błaza od połowy marca do połowy maja, zbierała kłosy aż do końca żniw jęczmienia i pszenicy. Mieszkała natomiast ze swoją teściową. I tutaj księga Ród była taką krótką księgą, którą w tradycji żydowskiej była czytana w określonym czasie. Było to święto Szawuot, Bardziej znane jako święto tygodni, święto żniw, święto pierwocin. Żniwa rozpoczynały się w Izraelu w czasie. Czy właściwie po święcie paschy i trwały przez 7 tygodni, i kończyły się zbiorem pszenicy? I właśnie tutaj widzimy, że, że Księga Ród jest silnie i mocno osadzona właśnie w tym czasie. Te wersety, które przeczytaliśmy, bardzo mocno na to wskazują. I pewnie to święto nam nic specjalnie nie mówi, ale znamy je obecnie pod inną nazwą i w czasach Nowotestamentowych właśnie tak funkcjonowało. Aktualnie to święto funkcjonuje jako zielone świątki czyli czas wylania Ducha Świętego. Wiemy, że w tym tygodniu w różnych miejscach. Nasi znajomi smażyli jajecznicę, w jakiś sposób przypominając sobie to. Nie wiem, w jaki sposób to się, to się wiąże właśnie z tym świętem, nie, nie doczytałem. Natomiast wiemy, że biblijnie to święto było osadzone w zakończeniu e, służby Jezusa Chrystusa. Wiemy, że uczniowie czekali na wylanie Ducha Świętego i kiedy ten Duch Święty został wylany. To wielkie rzeczy zaczęły się dziać wśród tych ludzi. Wielu w Jerozolimie mogło usłyszeć kazanie Piotra, ale wiemy też, że od tego momentu również Ewangelia zaczęła być głoszona poganą. Tak więc w Izraelu na przestrzeni wieków, przy, na okoliczność tego święta, oni w jakiś sposób przygotowywali się, Mieli Boże wskazówki do tego, że przyjdzie taki czas, kiedy może się zmienić, że nie będą tym narodem wybranym, ale pojawią się ludzie z innych narodów, którzy, którzy również będą wysławiać Boga, którzy będą, będą zobowiązani do tego, żeby podążać za Panem Bogiem, bo taki będzie ich życiowy wybór. I historia ród bardzo wyraźnie na to wskazuje i bardzo wyraźnie w tym kierunku ciąży. Trzeci rozdział, osiemnasty werset. Naemi odetchnęła. Możesz być już spokojna. Wkrótce wszystkiego się dowiesz, bo As nie spocznie, zakończy te sprawy jeszcze dziś. Historia Rud to historia każdego zagubionego człowieka człowieka błąkającego się między Moabem a Bogiem. I na podstawie tej historii widzimy, że te dwie wdowy, które były przepełnione w jakiś sposób goryczą, rozczarowaniem, zmieniły dzięki relacji, dzięki powrotowi do, do Boga, do miejsca, gdzie Bóg mógł na nie wpływać, zamieniły to rozgoryczenie w radość, wdowieństwo zamieniły w małżeństwo, no, a również też ród stała się matką. Tak więc, to jest historia, która mówi, że w relacji z Bogiem wiele, bardzo wiele może się zmienić. I ostatni fragment 4:21 do 22. Salmon był ojcem Boaza, Boaz ojcem Obeda, Obed był ojcem Jesaja, a Jesajowi urodził się Dawid. Okazuje się, że Rut jest kluczową osobą w historii świata. Bez jej udziału nie pojawiłby się Jezus Chrystus na tej ziemi. Dlatego wydaje mi się, że nasze decyzje mogą przyczynić się do zmian, których nikt inny nie może zainicjować. Każdy z nas jest unikalny, każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju, każdy z nas ma jedny, swój jakiś obszar oddziaływania na drugiego człowieka, którego ja w twoim, w twoim otoczeniu nie będę miał. Więc mając w pamięci historię ród, pamiętajmy o tym, że nasze decyzje mogą się przyczynić do zmian, których nikt inny nie może zainicjować. Dlatego chciałem Was zachęcić do tego. Biegnijcie na klepisko, biegnijcie do relacji z Jezusem Chrystusem. Bo On czeka i zaprasza nas do niezwykłego, pełnego radości związku. Amen.